Katowicach otwarto kolejne centrum przesiadkowe. Powstało ono w miejsce dawnej pętli tramwajowej w dzielnicy Brynów i w jego skład wchodzą m.in. zadaszone perony tramwajowe i autobusowe, budynek dworca, parking naziemny o pojemności 50 miejsc postojowych oraz trzykondygnacyjny parking o pojemności 492 miejsc. Wszystko to po to, aby zachęcić mieszkańców Katowic i pobliskich miejscowości do korzystania z transportu miejskiego, co ma zmniejszyć ruch samochodowy w śródmieściu. Korzystając z komunikacji publicznej, będzie można zostawić samochód tutaj na wielopoziomowym parkingu, a więc pod dachem, płacąc tylko za komunikację. Jeżeli to jest bilet jednodniowy, no to jest trochę nieco ponad 6 zł. Za parkingi w Śródmieściu dzisiaj trzeba zapłacić 19 zł, jeżeli znajdzie się miejsce na parkingu w strefie płatnego parkowania. Natomiast no nie kryję, że przymierzamy się też do reorganizacji tej usługi. Zbyt dużo samochodów wjeżdża do Śródmieścia, zbyt dużo krąży w poszukiwaniu miejsca parkingowego. Musimy zrobić coś z tą sytuacją. Stąd takie rozwiązanie, które proponujemy podróżnym, czyli komfortowy parking, bardzo bliskie przejście do tramwaju i bezproblemowy dojazd do Śródmieścia. To jest kwestia synchronizacji rozkładów jazdy. Oczywiście są też korki, więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę na przykład opóźnienia autobusów. Pracujemy również nad tym, aby tramwaje szybciej przejeżdżały. Rozmawiamy z częścią miast, aby ruch tramwajowy nie stał na światłach, na skrzyżowaniach. Na pewno jest to duże wyzwanie. Wszelkie zmiany, które teraz nastąpiły, to był pierwszy etap zmian w transporcie publicznym, jeżeli chodzi o centra przesiadkowe. Pracujemy nad kolejnymi zmianami, które po obserwacji mieszkańców, po obserwacji ruchu autobusów, tramwajów będą dokonywane korekty w celu poprawienia skomunikowania. Głównym elementem również pozwalającym na większy komfort przesiadek to są właśnie zadaszone centra przesiadkowe, które pozwalają, aby mieszkańcy właśnie door to door mogli wysiąść z jednego środka transportu i przesiąść się na szybszy transport szynowy. Centrum przesiadkowe znajdujące się na placu Pętli Brynowskiej jest jednym z paru tego typu obiektów, które w ostatnim czasie zaczęły funkcjonować w Katowicach. Prawie mamy komplet centrów przesiadkowych, bo te najważniejsze, czyli Brynów i Zawodzie, są już otwarte i to były te główne centra przesiadkowe. Wcześniej, przypominam, otwarliśmy Ligotę jako centrum przesiadkowe autobus-pociąg. Czekają nas jeszcze te drobniejsze elementy związane z systemem transportu publicznego w naszym mieście, jak centra przesiadkowe w Podlesiu, jak centrum przesiadkowe w Kostuchnej, po wybudowaniu oczywiście linii tramwajowej, czyli przedłużeniu z tego miejsca w kierunku południa linii tramwajowej. Dodatkowo samo to centrum ma obsługiwać nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale powinno również obsługiwać mieszkańców gmin ościennych czy autobusy, które będą przejeżdżały właśnie przez to centrum przesiadkowe z innych miast. Koszt budowy centrum przesiadkowego wyniósł 89,4 miliona złotych. Jednak 85% środków potrzebnych na realizację inwestycji zostało pokrytych z funduszy Unii Europejskiej.